gotowe, wygląda na czyste. Ale dałbyś się zoperować takim narzędziem? Pewnie nie, bo wiesz, że gołym okiem nie widać mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy i grzyby. Sprzęt medyczny musimy sterylizować. Jakie możliwości oferuje nam technika? Najprostszą metodą jest obróbka termiczna, która powoduje denaturację białek. Niestety, nie nadaje się do sterylizacji produktów wrażliwych na temperaturę, jak niektóre plastiki. Możemy stosować promieniowanie ultrafioletowe, które fotochemicznie zmienia strukturę kwasów nukleinowych, uszkadzając DNA. Niestety, UV działa jedynie powierzchniowo. Z kolei po metodach chemicznych, jak stosowanie tlenku etylenu czy formaldehydu, w materiale mogą pozostawać toksyczne związki. Czy istnieje metoda wolna od tych wad? Tak. Aby ją poznać, odwiedziliśmy Instytut Chemii i Techniki Jądrowej na warszawskiej Białołęce, który stosuje metodę sterylizacji radiacyjnej, czyli korzysta z bardzo intensywnych wiązek promieniowania jonizującego. Na całym świecie do sterylizacji radiacyjnej stosuje się głównie dwa źródła promieniowania. Izotopy kobaltu-60 o olbrzymiej aktywności rzędu peta-becquereli lub akceleratory elektronów, jak ten, obok którego stoję. Gdyby był teraz włączony, w ciągu kilku sekund otrzymałbym dawkę promieniowania kilkadziesiąt tysięcy razy większą niż zabójcza dla człowieka i dla każdego innego żywego organizmu. Promieniowanie jonizujące niszczy kluczową dla życia każdego organizmu strukturę, jaką jest DNA. Oddziałuje bezpośrednio na wiązania w łańcuchu lub pośrednio, tworząc przez hydrolizę wody wolne rodniki. Doprowadza to do uszkodzeń bazy zasadowej, pękania wiązań wodorowych między zasadami lub pojedynczych, podwójnych i złożonych pęknięć nici DNA. Z tak poważnymi uszkodzeniami komórka nie może już sobie poradzić i umiera, nawet jeśli jest to forma przetrwalnikowa bakterii. W przeciwieństwie do działania czynników chemicznych, promieniowanie nie musi pokonywać żadnych barier biologicznych, takich jak błony komórkowe chroniące wnętrze komórki. Nie pozostawia też w materiale toksycznych związków chemicznych. Zaletą jest również zdolność do wnikania w głąb materii, dzięki czemu możemy sterylizować dużą ilość materiału w całej objętości i to bez rozpakowywania i praktycznie bez podgrzewania. W ten sposób nowoczesny, bezpieczny i ekonomiczny w Polsce dokonuje się sterylizacji od połowy zeszłego stulecia. Jesteśmy krajem wiodącym w dziedzinie sterylizacji radiacyjnej sprzętu medycznego. Ponadto w latach 60. dzięki współpracy ówczesnego Instytutu Badań Jądrowych i Banku Tkanek w Warszawie, jako pierwsi na świecie zaczęliśmy rutynowo stosować tę metodę do sterylizacji przeszczepów tkankowych. Jest się czym pochwalić.